10 rozstań i rozwodów, które wstrząsnęły światem. Tom Cruise i Nicole Kidman. To była jedna z najbardziej znanych i gorących par Hollywood. O ich miłości, ślubie, a w końcu rozwodzie i jego powodach mówi się właściwie do dzisiaj. Poznali się w 1990 roku na planie filmu Szybki jak błyskawica. Szybko stali się ulubieńcami mediów i fanów na całym świecie. Wspólnie adoptowali dwoje dzieci, Izabelę i czarnoskórego Conora. Ich związek zaczął się psuć po 7 latach, choć skrzętnie to ukrywali. Mimo wszystko podjęli decyzję o wspólnym zagraniu w filmie Stanleya Kubricka Oczy szeroko zamknięte, co ostatecznie pokazało całkowity rozpad pożycia między tymi małżonkami. Na drodze do ich małżeństwa stanęli też członkowie sekty scjentologicznej, do której należy Cruise. Chciał, żeby adoptowana przez nich dwójka dzieci też wstąpiła do sekty, na co oczywiście nie zgodziła się katoliczka Kidman. Gdy Tom zaczął pracować nad filmem Vanilla Sky i związał się z hiszpańską aktorką Penelope Cruz, Nicole wniosła o rozwód, który ostatecznie zakończył się w roku 2002. Demi Moore i Bruce Willis. Byli razem od 1987 roku i w tamtym czasie uchodzili za wzorowe małżeństwo. Szybko pieli się po szczeblach kariery, szybko awansowali do ról ulubieńców ekranu, mediów i fanów. W krótkim czasie urodziły się im 3, podobne jak 2 krople wody do Willisa, córki. W trakcie trwania małżeństwa Demi Moore wystąpiła nago w ciąży na okładce magazynu Vanity Fair, a w wywiadzie podkreśliła, jak bardzo kochają się z mężem, akceptując swoje kariery i wybory. Niestety sielanka skończyła się 18 października w roku 2000, kiedy do publicznej wiadomości podano informację o rozwodzie tej pary. Przyczyn nie ujawniono, ale wiadomo, że Bruce i Demi rozstali się w przyjaźni i do dziś przyjaciółmi pozostali. Willis wspierał Moore po traumatycznym dla niej rozwodzie z kolejnym mężem młodszym o kilkanaście lat. Brad Pitt i Jennifer Aniston. Byli złotą parą Hollywood. Ona była i jest ulubienicą Ameryki grającą główną rolę w kultowym serialu Przyjaciele, a on pierwszy amant amerykańskiego kina z błyskawicznie rozwijającą się karierą. Brad podobno upatrzył sobie Aniston, kiedy oglądał kolejne odcinki Przyjaciół. O zaaranżowanie pierwszej randki, która odbyła się w maju w 1998, poprosił swojego agenta. Pierwszy raz oficjalnie pojawili się ponad rok później, w listopadzie w 1999 roku na koncercie Stinga. Wtedy na palcu Aniston błyszczał już diament. Ślub odbył się w lipcu w 2000 roku i był obwołany ślubem dekady. Szybko jednak wyszły na jaw różnice w charakterach tej pary. Jennifer uwielbiała zainteresowanie mediów, szybko zresztą pochwaliła się w jednym z wywiadów, że została żoną Pitta. Ten w półtora roku po ślubie popadł w depresję. W wywiadzie dla Vanity Fair wyznał, że chciał rzucić aktorstwo, bo ma dość nieustannej ucieczki przed paparazzi. A potem pojawiła się Angelina Jolie, z którą Pitt spotkał się na planie wspólnego filmu Pan i Pani Smith. Para zaprzecza jednak plotkom, że Angelina miałaby być powodem rozstania złotej pary. Powód naprawdę miał być inny. Brat rzekomo pragnął rodziny, a Aniston decyzję o dziecku odwlekała w nieskończoność. No i koniec historii jest wszystkim bardzo dobrze znany. Choć to chyba jedna z moich ulubionych par. Dużo też się o nich ostatnio mówiło w związku z oscarową fotografią. Jennifer Lopez i Ben Affleck. Kto wie, czy ich duet nazwany Bennifer od Bena i Jennifer nie był swego czasu słynniejszy od Brangeliny. Para zaczęła się spotykać w 2002, kiedy jeszcze Jennifer była żoną tancerza Chrisa Judda. Poznali się na planie wspólnego filmu Giggly. Film nie okazał się hitem, ale zaowocował romansem, który przekształcił się w dosyć poważny związek. Jennifer i Ben nigdy nie kryli się przed paparazzi, wręcz przeciwnie, odpowiadało im nawet zainteresowanie mediów. Oboje byli wtedy u szczytu karier i dobrze wiedzieli, że wzrost popularności może się przełożyć na kolejne hitowe role, więc czemu nie? Po kilku miesiącach bycia razem Ben podarował ukochanej pierścionek zaręczynowy z różowym brylantem za 1,5 miliona dolarów. Na kilka dni przed ślubem zaplanowanym na wrzesień 2003 roku imprezę odwołano. Ponoć poszło o intercyzę, na którą Ben miał się nie zgodzić, a kilka dni po tej niedoszłej ceremonii Ben był widziany już w klubie ze striptizem. Oficjalnie się rozstali na początku 2004. Johnny Depp i Vanessa Paradis. Para poznała się dzięki Romanowi Polańskiemu. Kiedy Depp w 1998 roku kręcił we Francji film Dziewiąte Wrota, polski reżyser miał mu przedstawić właśnie Vanessę jako dziewczynę, z którą na pewno będzie mu się dobrze rozmawiało. No i to był początek wielkiego romansu,
nigdy nie zwieńczonego ślubem. Szybko jednak, bo w maju w 1999 na świat przyszła ich córka Lily Rose, a 3 lata później w 2002 roku syn Johnny Christopher. Vanessa i Johnny uchodzili za bardzo zgodną parę, mieszkali we Francji i starali się żyć z dala od pokus Hollywood. Przy Vanessie Johnny ustatkował się, przestał pić, brać narkotyki i w niepamięć puścił swoje wcześniejsze wybryki i miłość z rozrywkową Kate Moss. O rękę jednak nigdy nie poprosił i razem dementowali zgodnie plotki o kryzysie w swoim związku. W czerwcu 2012 roku para oficjalnie ogłosiła rozstanie. Powodów co prawda nie podano, ale wiadomo było, że na planie filmu Dziennik zakrapiany rumem Johnny spotkał piękną Amber i stracił dla niej głowę. Demi Moore i Ashton Kutcher. Chociaż Hollywood słynie właściwie z takich niekonwencjonalnych związków, to ten romans, zdaniem mediów, od początku był skazany na tragedię. No i tego się wszyscy spodziewali. Ale początki właściwie były piękne. Podobno Kutcher zakochał się w Demi, kiedy jako nastoletni chłopiec zobaczył ją w filmie Uwierz w ducha. Poznali się co prawda wiele lat później, bo w 2003, a w 2005 wzięli ślub. Mimo dzielącej ich różnicy wieku, uchodzili za dosyć zgodne małżeństwo i Ashton zaprzyjaźnił się nawet z jej byłym mężem, czyli Bruce'em Willisem i ich córkami. Sielankę przerywały od czasu do czasu takie krążące plotki o romansach Kutchera. Po kolejnym z kelnerką Sarą Lee, Demi Moore zdecydowała się na separację w 2001 roku. Z wielkim smutkiem i ciężkim sercem zdecydowałam się zakończyć trwające od 6 lat małżeństwo z Ashtonem, oświadczyła wówczas Demi Moore. Jako kobieta, matka i żona mam pewne zasady, które uznaję za świętość i w tym duchu postanowiłam pójść z życiem naprzód. Demi Moore rozwód przypłaciła depresją, a Kutcher szybko związał się z dawną koleżanką z planu serialu Różowe lata 70. Milą Kunis. Scarlett Johansson i Ryan Reynolds. Rozstali się tak szybko, jak się zakochali. W obu przypadkach starając się jak najdalej trzymać od mediów. No i dlatego zdaniem Hollywood mogło im się udać wytrwać w miłości. Ale niestety nie udało się. Byli piękną i zapracowaną parą. Tak zapracowaną, że paparazzi zdołali zrobić im zaledwie kilka wspólnych zdjęć. Zawsze były to zdjęcia z ulicy, oboje w okularach incognito. Oficjalnie pokazali się zaledwie kilka razy. Pobrali się w 2008, by 3 lata później zakończyć krótkie małżeństwo. Podobno dzieląca ich odległość, gdy oboje przebywali na planach, skutecznie ochłodziła te relacje. Rozstali się co prawda w przyjaźni i oboje bardzo szybko związali się z innymi partnerami. Tom Cruise i Katie Holmes. To już drugie tak medialne rozstanie Toma Cruise'a, który od początku związku z Katie Holmes robił wszystko, by świat się o nim oczywiście dowiedział. Bardzo szybko po poznaniu na początku 2005 roku pokazał się z młodszą o 16 lat aktorką, potem skacząc na kanapie w Oprah Show publicznie wyznał jej miłość. W czerwcu para się zaręczyła, a w październiku oficjalnie ogłosiła, że spodziewa się dziecka. 18 listopada 2016 roku we Włoszech, już po narodzinach córeczki Suri, Tom i Katie ślubowali sobie miłość i wierność, ale bajkowy ślub wcale nie oznaczał bajkowego życia. Katie chudła, była coraz smutniejsza, czego nie starała się ukryć nawet podczas publicznych wyjść. Chyba miała po prostu już dosyć. Pojawiły się plotki, że Tom osaczył Katie, że chce, żeby ich córka żyła zgodnie z przykazaniami scjentologicznej sesji, której jest fanatycznym wyznawcą. W 2011 roku rzecznik prasowy Toma ogłosił, że po 5 latach małżeństwa z Katie celebryci postanowili się rozstać. Pozew złożyła Katie, tłumacząc w nim, że powodem jej decyzji są różnice nie do pogodzenia. Krótko po rozstaniu z Tomem Holmes znów zaczęła się uśmiechać. Dziwne, co? Reese Witherspoon i Ryan Phillip. Dziecięce małżeństwo, tak właśnie ich nazywano, ale przez lata uchodzili za idealną parę. Oboje bardzo szybko weszli w świat filmu i awansowali do hollywoodzkiej pierwszej ligi. Poznali się na przyjęciu z okazji 21. urodzin Reese w marcu w 1997 roku. W grudniu 1998 zaręczyli się, a w marcu 1999 publicznie ogłosili swoje plany małżeńskie. 5 czerwca w 1999 roku pobrali się w Karolinie Południowej. Szybko doczekali się dwójki dzieci, uzgadniając między sobą, że zawsze przy dzieciach będzie jeden z rodziców, co w konsekwencji o wiele bardziej pokrzyżowało plany zawodowe Ryana niż Reese. Ona stawała się najlepiej zarabiającą hollywoodzką aktorką, a on zajmował się dziećmi. No i jego kariera stała w miejscu. W 2007 para wzięła rozwód. Byliśmy zbyt młodzi, wyznał potem Philip.
Heidi Klum i Seal. Poznali się w 2004 roku na rozdaniu nagród pewnego magazynu. Heidi była wówczas w ciąży z miliarderem Flavio Briatore. Ale gdy przekazywała mediom radosną wiadomość o ciąży, Flavio został przyłapany na romansie z dziedziczką fortuny Swarovskich. Seal zawsze powtarzał, że w jego przypadku była to miłość od pierwszego wejrzenia. Ponownie spotkali się przypadkiem w Nowym Jorku, a przypadkowe spotkania zamieniły się w związek. On od razu zadecydował, że chce zostać ojcem nienarodzonego dziecka Klum z Briatore i był przy Heidi podczas porodu. W 2005 roku powiedzieli sobie tak w willi piosenkarza w malowniczym Puerto Vallarta w Meksyku. 4 miesiące po ślubie na świat przyszło ich pierwsze wspólne biologiczne dziecko, a ponad rok później kolejne. Kiedy w 2012 roku świat obiegła informacja o ich rozstaniu, wszyscy byli zdziwieni, zwłaszcza że para cyklicznie odnawiała przysięgę małżeńską. Oboje nie komentowali tego rozstania, a podobno do dziś się przyjaźnią. To wszystko w dzisiejszym odcinku, dzięki, że zostaliście do końca. Jeśli ten temat Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i koniecznie zajrzyjcie na mój kanał A to Ciekawe, gdzie serdecznie Was zapraszam. Do usłyszenia na A to Ciekawe. Cześć!